4 razy poszło piłkę w ręce rywali. A to defensywa zespołu amerykańskiego: Palmer, Seberg, Van Vliet, Blair, Eaton, Reina, Carlisle, Shores, który znakomicie zagrał, Smith, Richardson i Hall. Prawie przez całą pierwszą połowę nie mógł konstruować dobrych akcji. Przeplatamy to biegiem. Mikołaj Pawlaczyk mało miał zagrać w pierwszym meczu. Raz, jeden carry czołego Amerykanie. A my znowu z ustawieniem z trzema skrzydłowymi po lewej stronie i chyba tam będzie kierowana piłka. Ma sporo czasu Żak, tylko trzyma do koła podać. Tańczy na nogach, rzut, totalny przechwyt. Amerykanie przechodzą w posiadanie piłki. O, nie zauważył Żak za linii ofensywnej, ustawiony w drugiej linii obrony. Meech Eaton, piłka w jego rękach. Futbolówka przechodzi w posiadanie Amerykanów, którzy za chwilkę będą w ataku. A niestety, także na... No tak, jeden dzień pauzy między meczami, tak, też o tym pamiętajmy. Piłka. Żak w opałach, Żak decyduje się na bieg, nic z tego nie będzie. Chyba nawet minimalna strata, około jarda. Także powinno być drugie zagranie i 11 jardów do pokonania. Spoglądam w lewą stronę, oczywiście patrząc ze swojej perspektywy. Żak z Państwa w prawą, przed siebie później ścina do środka. Jeszcze raz próbujemy, uwaga, próba teraz zaplanowanego biegu przez środek, niewiele przynosi. Pierwsza próba jednak. Ale nas interesuje nasz rozsądek, a nie amerykański. Bieg zatrzymany po zdobyciu jednego jarda, Adam Skakowski. 6 minut pokonania, dużo jardów, teraz akcja. Oj, Amerykanie fantastycznie teraz to czytali. Meech Eaton, jeden z wyróżniających się zawodników, linebacker Amerykanów. Zatrzymany Skakowski na linii zdania akcji. Trzecia próba i 9 do pokonania. Szkoda. Dzisiaj na pewno nie przegrywamy. Jeszcze jeden rzut, jest sporo czasu. Teraz czy będą dobre bloki? Czy będzie unik? Uwaga, to wygląda bardzo dobrze. Dawaj. Ale świetnie otrzymał Adam Nelip, ale jedno jest pewne, zdobywa pierwszą. Bezpieczne zagranie, bo tutaj był w komfortowej sytuacji. Widzieliśmy Adam Nelip, nikt go nie atakował. Meecha Eatona. Dopiero. Panowie, formacja z runningbackami. Jest Tarczewski, jest oddanie piłki do runningbacka. Dobre otwarcie tej serii ofensywnej. Skakowski ma piłkę rywal. Czyżby tam przeszło posiadanie przeciwników? Oj. Amerykanie mają piłkę. Mi się wydawało, że nasi pokazują, że wcześniej był kontakt z murawą. Tak? Zobaczmy jeszcze raz. No był kontakt z murawą. Też tak mi się wydaje. Coś niewiarygodnego. Przecież on upadł na murawę, dopiero by został wyrwany. W moim odczuciu błąd sędziowski. No to tam mi ułamki sekund, ale najpierw był kontakt z murawą i potem popatrzmy jeszcze raz. Ma piłkę. Nie, dobra decyzja sędziów. Dobra, świetna decyzja sędziów. Zgadza się. My Polaków to praktycznie rzecz biorąc koniec naszych nadziei. Przyłożenie teraz ma dużo czasu. No niestety. Karol Żak powolony. Piłka przychodzi w posiadanie Amerykanów.